Dzień dobry. Panie Krzysztof. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Cześć, ja tu mam wszystkie pytania. Podobno pasy mam do pana. Zapiąć, bo będą problemy. Będzie pipać. Tak, jakkolwiek okay, to dobra, brzmi, będzie pikać. Dobra. Jadę. Super. To jest bardzo wymagający rozmówca ten początek. No tak, tak właśnie sobie pomyślałem, że trochę przeciągnęliście. Ojej, musi mi pan wybaczyć, ale ja już i wszystko wiem. Zabrał mi czas, tak? I teraz będzie ze mną 5 minut. W życiu, bardzo szybka rozmowa z Krzysztofem Śmiszkiem. Tak się nazywa ten kącik. Dobra, jeździł pan wczoraj po Warszawie? Nie jeździłem, dlatego że chodziłem. Bo nikt nie jeździ. Chyba nikt nie jeździ. Tak, ale to dla zdrowotności, że tak powiem, może dobrze zrobiło, bo ostatnio za dużo siedzę i kminię o różnych rzeczach. Mhm. Ale no tak, Warszawa była wczoraj zablokowana. Masakra, nie tylko wczoraj, ale to nie było zwykłe zablokowanie. To był absolutny paraliż tego miasta. Nie, no to wyglądało trochę jak miasto oblężone. Helikoptery? No tak, właśnie jestem tutaj z kolegą, który jest z Gdańska, był w szoku. Mhm. Że tak może wyglądać miasto. Nie no, oczywiście to jest w pewnym sensie do pewnego stopnia zrozumiałe, że jeżeli przyjeżdża tyle głów, prawda, państw. Względy bezpieczeństwa, wiadomo. Względy bezpieczeństwa, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że co by się stało takim prezydentom czy premierom, którzy normalnie przejechaliby samochodami, oczywiście bez blokowania miast, z jakąś tam ochroną, żeby pokazać, że władza to nie jest aż tak bardzo odgrodzona. Właśnie to było moje pierwsze przemyślenie na temat wczorajszego. Ja mam ciągle w głowie taki obrazek polityków szwedzkich czy polityków holenderskich, premiera holenderskiego, który po prostu jeździ do pracy rowerem. I dla mnie to jest taki bardzo fajny obraz tego, że nawet jeśli jesteś politykiem, wchodzisz w politykę i reprezentujesz interesy ludzi, którzy cię wybierają, którzy ci ufają, to no nie poddajesz się temu procesowi oderwania od rzeczywistości i nawet jeśli czasami to jest pewnie udawane, taka integracja ze społeczeństwem, to dobrze wygląda i to dobrze robi po prostu dla demokracji, że i też politykom to robi trochę w głowie, że nie są jakimiś wybrańcami narodu, prawda? Tylko, no tylko po prostu jeżdżą komunikacją. Ja dzisiaj przyjechałem tramwajem, 9 z Ochoty. I nie spóźnił się pan. Byłem zdecydowanie za wcześnie. Zawsze jestem za wcześnie, więc dla mnie to jest normalne. Natomiast to blokowanie miasta, ta pompa cała wokół tego wszystkiego, trochę to mnie tak powiedzmy rozczarowuje, onieśmiela, trochę mnie to drażni. Pojawiły się komentarze, że huragan to tylko i wyłącznie wymówka, że Donald Trump nie przyjechał. Jak pan oceni te głosy? Ja myślę, że jednak to jest trochę nadużycie, bo ten, no, w Polsce nie mamy do czynienia z huraganami, jest to jednak wstrząsająca historia. Czyli można powiedzieć, że Dorian wygrał z Adrianem. Ale nie, dobra, poważnie. Nie, oczywiście nie mamy pojęcia, co to znaczy huragan, tornado. W Polsce mamy inne zjawiska pogodowe, coraz częstsze zresztą będą. I o tym też możemy pogadać, bo to jest super tak, ważna rzecz. Zapisałem sobie. Proszę, chcę pana zaczepić o to. Jak się jestem prorokiem we własnej sprawie. Natomiast ja mam taki trochę, jakby to powiedzieć, no ja mam trochę dylemat z tą wizytą i niewizytą Donalda Trumpa w Polsce. Bo tak, z jednej strony wszyscy wiemy, że ta wizyta Donalda Trumpa w niedzielę miała być takim strzałem PR-owym, komunikacyjnym Prawa i Sprawiedliwości na 5 tygodni przed wyborami. Tak, to sprowadzenie po raz kolejny do Polski najpotężniejszego człowieka na świecie. Wiadomo, że to dobrze robi PR-owo, wizerunkowo każdej partii, tak? Każdej partii rządzącej czy tym, którzy ubiegają się o powtórzenie tego mandatu. No i nie wyszło. No oczywiście był pan wiceprezydent Pence i super i dobrze. Ja się bardzo cieszę, że Polskę odwiedzają najważniejsi ludzie na świecie, bo to pokazuje, że gdzieś tam nie jesteśmy na tych peryferiach, tylko jesteśmy. No właśnie, co to mówi o relacjach między nami a USA? Jesteśmy dla nich ważnym partnerem? Jesteśmy dla nich ważnym, ale właśnie przejdziemy koło ambasady USA i pozdrawiamy panią ambasador, która jest świetną ambasadorką, ale też świetną rzeczniczką interesów amerykańskich. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że jesteśmy ważni dla USA, ponieważ strasznie dużo kupujemy tam rzeczy. Kupujemy uzbrojenie, kupujemy technologię, prawda? Więc te ciężkie miliardy dolarów, które wydajemy, to jest ta taka cena za to, że do Polski przyjeżdża wiceprezydent Pence i mówi, że jesteśmy rodziną, prawda? We're family. No to jest taka, to bycie tym członkiem tej rodziny jest, no przyznamy chyba,
dobrze okupione. No właśnie, czy babka wreszcie będzie mogła przyjechać bez wizy do Stanów? To pewnie tak, pewnie w ciągu paru miesięcy to się już wyjaśni. Już widzimy, prasa pisze, że ten wskaźnik odmów wydawania wiz dla Polaków spadł poniżej 3%. To pokazuje, że z roku na rok jest lepiej. To czy, nie wiem, czy, znaczy wiadomo tak, oczywiście będzie za kilka tygodni USA administracja amerykańska powie, znosimy wizy, tak? I to będzie można sobie zapisać na konto sukcesów dla Prawa i Sprawiedliwości, ale czy rządziłoby Prawo i Sprawiedliwość, czy Lewica, czy Platforma, to ten wskaźnik odmów i tak by spadł, więc to nie jest jakaś specjalna zasługa Prawa i Sprawiedliwości. Po prostu Polacy wolą jeździć do Londynu, Dublina, czy nie wiem, do innego miasta, państwa w Unii Europejskiej niż do Stanów, bo nam się już po prostu do Stanów nie opłaca jeździć za pracą, tak jak 10, czy 20, czy 30 lat temu, więc oczywiście tak, będzie sukces, jeśli wizy zostaną zniesione. Sukces wizerunkowy częściowy jest. Trochę nie wyszło z tą wizytą Trumpa, nie można się było pochwalić sprowadzeniem najpotężniejszego człowieka na ziemi. No i tyle, no trochę ten przed wyborami nie wyszło. No dobrze, ale wiele osób spodziewało się, że jednak Mike Pence coś powie o rządach prawa w Polsce, o tym, że to wygląda tak, jak wygląda. No i nie doczekali się. Ja też tutaj można usprawiedliwić pana wiceprezydenta, że jednak to nie była też okazja, żeby podnosić takie... Nie, okazja jest o praworządności. Zawsze? Jest zawsze. Czas na namówienie o konstytucji, o zasadach podstawowych, demokratycznych jest zawsze. Oczywiście nie było tutaj pana prezydenta Trumpa, więc pan prezydent Pence mógł powiedzieć tyle, ile mógł. Ja mam trochę inne wrażenie. Słuchałem dosyć dokładnie wypowiedzi pana wiceprezydenta i tam jednak padły takie słowa. Oczywiście z jednej strony pan prezydent Pence podkreślił, że pan prezydent Duda ma duży wkład w umacnianie praworządności i niezależności sądów. To było bardzo ciekawe. Ale z drugiej strony jednak podkreślił, że niezależne i sprawnie działające sądy są bardzo potrzebne, są niezbędne do dobrze funkcjonującej gospodarki czy demokracji. Ja bym tutaj czytał jednak między słowami, między wierszami, że tutaj Stany się też przyglądają. Tak jakby nie ma co się łudzić, że jesteśmy w stanie jako Polska, czy rząd jest w stanie zamydlić oczy opinii publicznej, międzynarodowej, że u nas wszystko jest w porządku. Tak, za parę tygodni, podkreślam, będzie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskich sądów. I ja jestem naprawdę niestety przekonany, że ten wyrok nie będzie dobry. Więc to będzie duża katastrofa i katastrofa wizerunkowa, ale też taka systemowa dla polskiej praworządności, funkcjonowania polskiego państwa w Unii Europejskiej. Więc to nie jest tak, że jeśli nawet Stany Zjednoczone trochę przymykają oko i mówią okej, z tą waszą demokracją nie jest tak najgorzej, bo koszula bliższa ciału i jesteśmy w Unii Europejskiej, tak? I zaraz Unia Europejska nam pokaże, rozwalacie system konstytucyjny, a to szkodzi całej Unii Europejskiej. To jest bardzo niebezpieczne. Panie Krzysztofie, a co trzeba zrobić, żeby na takie uroczystości znaleźć sobie miejsce wygodne w pierwszym rzędzie? No chyba trzeba być albo prezydentem, albo premierem. A szeregowy poseł? Albo szeregowym posłem, który tak naprawdę jest i prezydentem, i premierem. Ale jak to można odbierać? Czy to był też jakiś sygnał dla Mike'a Pence'a, który przemawiał? Czy jest jakiś w ogóle sygnał międzynarodowy? Nie wiem, czy to jest sygnał dla opinii publicznej, międzynarodowej. Pewnie tak. Każdy prezydent czy premier, który tam siedział, miał swojego ambasadora, który go poinformował, co się dzieje w Polsce. Ale ja mam takie wrażenie, że ostatnio w Polsce, szczególnie w wykonaniu partii rządzącej, a szczególnie tego jednego posła, to hasło pod tytułem ja tutaj bez żadnego trybu, to chyba jest całą wykładnią polskiej konstytucji. Bez żadnego trybu możemy wszystko, tak? No to jest sytuacja... No, to jest ewenement, nie? To jest ewenement, to pokazuje, że tak naprawdę i prezydent, i premier, znaczy cała władza jest skupiona w jednym ręku. To, co jest jeszcze bardziej niebezpieczne, bo na razie mamy do czynienia z władzą wykonawczą, tak? Rząd i prezydent, wiadomo, osoby sterowane przez jednego szeregowego posła, który nie ponosi odpowiedzialności za żadne decyzje państwowe. Natomiast to, co mnie jako prawnika i osobę, która spędziła lata w sądach, bardzo niepokoi,
to władza sądownicza zaczyna być podporządkowywana władzy wykonawczej, tak? Bo jeśli mamy do czynienia z sytuacją, w której zarządzanie administracyjne sądami już jest podporządkowane Ministerstwu Sprawiedliwości, prokuratura jest w jednym ręku, znaczy skupiona w Ministerstwie Sprawiedliwości, to co się dzieje teraz w Ministerstwie Sprawiedliwości to widzimy, to jest oznaka słabości państwa, ale też oznaka tego, że idziemy w bardzo niebezpiecznym kierunku. To znaczy my jako obywatele, wydaje mi się, że ci, którzy nas dzisiaj oglądają, może powinni sobie też zdać sprawę po raz kolejny, że to też dotyczy naszego codziennego życia. Bo jeśli prokuratura jest podporządkowana ministrowi sprawiedliwości, to oznacza, że nie jesteśmy, że możemy nie być bezpieczni we własnym kraju. To znaczy, że prokuratura może, podkreślam, nie mówię, że musi, ale może nieobiektywnie prowadzić śledztwa w naszych krajach. To w takim razie, jaki wy macie pomysł na reformę wymiaru sprawiedliwości? Jedną z pierwszych ustaw, którą Lewica wniesie do Sejmu, to jest absolutnie kategoryczne rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. To jest cholernie niebezpieczne skupienie tych dwóch mandatów w jednym ręku. To jest cały grzech pierworodny tego całego systemu, ponieważ prokuratura nie może nie czuć się niezależna, czy musi czuć się niezależna. To są sytuacje, to jest setki tysięcy postępowań rocznie w całej Polsce i one dotyczą każdego z nas i każdej z nas. I tutaj trzeba kategorycznie to rozdzielić. A ministra Ziobrę trzeba postawić przed Trybunałem Stanu? Włodzimierz Czarzasty powiedział bardzo jednoznacznie na naszej dużej konwencji programowej 2 tygodnie temu, że ci wszyscy, którzy łamią praworządność, ci wszyscy, którzy manipulują służbami specjalnymi, używają prokuratury do celów politycznych, do własnych celów takich osobistych, trzeba będzie to sprawdzić i jeśli będą takie podstawy, zdecydowanie tak. Wchodzimy w politykę, to musimy liczyć się z tym, że będziemy rozliczani na tym wyższym poziomie. I Trybunał Stanu należy się tym, którzy są ministrami, prawda, i pełnią funkcje konstytucyjne, czyli którzy tak przekraczają swoje kompetencje. Ja uważam, że w bardzo wielu przypadkach te kompetencje zostały przez ministra przekroczone. Zanim przejdziemy do programu Lewicy, jeszcze jedno pytanie. Pański stosunek i Lewicy stosunek do reparacji od Niemiec. Czy coś możecie, może mi pan o tym powiedzieć? Dla mnie to jest bardzo niebezpieczna dyskusja, bo oczywiście nikt nie podważa tego, że Polska została w gigantycznym stopniu dotknięta. Prawda? Jeździmy po Warszawie, która odbudowała się z cmentarzyska, prawda? I te straty są gigantyczne. Tylko jeśli rozpoczynamy dyskusję o reparacjach, czyli mówimy Niemcom, oddajcie nam pieniądze za zniszczoną Warszawę i nie tylko, to ja się boję, a właśnie wygrywają nacjonalistyczne siły w poszczególnych landach w ostatnim tygodniu, to oni powiedzą, a Breslau i Poznań, to jakie to były miasta? No tak, polskie, ale jednak niemieckie? Niemcy byli, Rzesza była agresorem. Oczywiście, że tak, tylko otwieramy puszkę Pandory. To znaczy otwieramy bardzo niebezpieczną dyskusję, bo my mówimy, oddajcie nam pieniądze, a oni powiedzą, czy granica na Odrze i Nysie to jest taka na stałe ustalona, czy to jest tylko tymczasowo, prawda? Dla mnie to jest niebezpieczne. Ja uważam, że w naszym interesie powinno być jak najlepsze utrzymywanie stosunków, jak najlepszych stosunków z Niemcami. Niech Niemcy inwestują i tak inwestują są największymi inwestorami. Te reparacje to jest zagrywka polityczna. Ja słyszę to. Ja pamiętam, tylko czy to jest to realne? Nie, w ogóle to nie jest realne. Przecież to są traktaty podpisane wiele lat temu. Nikt kompetentny, żaden prawnik nie podpisze się pod opinią prawną, która by uzasadniała wypłatę reparacji. Ja się po prostu bardzo boję tego, że to otworzy niebezpieczną dyskusję po prostu na temat stosunków polsko-niemieckich. To teraz już zostawiamy Amerykę i Niemcy daleko, za granicami. Okay. Rozmawiamy o programie Lewicy, bo tak, leki za 5 zł, emerytura obywatelska i o tym też mówi PiS. Podwyższenie płacy minimalnej. Zgadza się. Co jeszcze? No bardzo wiele rzeczy. No, minimalna pensja dla wszystkich osób pracujących w sferze budżetowej 3500 zł, tak? Bo na przykład mamy nauczycieli, pielęgniarki, którzy zarabiają psie pieniądze. No powiedzmy sobie to szczerze, tak? Jeśli dzisiaj początkujący nauczyciel dostaje 2000, no niecałe 2000 na rękę, 1800, wiem to doskonale, ponieważ mam w rodzinie nauczycieli, moja siostra jest nauczycielką i wiem, jaka to jest ciężka praca, jakie to są pieniądze. Więc jeśli dzisiaj pan minister
edukacji mówi: tak, tak, damy nauczycielom podwyżkę 6,5%, ale pewnie od stycznia. To ja przepraszam, 6,5% od 1700 zł na rękę, to ile to jest? To jest 80 czy tam 60 zł, tak? 60 zł podwyżki miesięcznie? To jest skandal. Po prostu Lewica zawsze miała wpisane w DNA swojego programu dobre usługi publiczne, tak? I zapewnienie dobrych płac dla sfery budżetowej. Panie Krzysztofie, tutaj nie ma... Nie ma co podnosić kwestii tego, że te zarobki są skandaliczne. I to w ogóle wszyscy się zgadzamy, tylko skąd na to wy weźmiecie pieniądze? Świetne pytanie, z chęcią o tym porozmawiam. Proszę, słucham wasz pomysł. Okej, nasz program jest obliczony na 62 miliardy. Mhm. To są pieniądze, które są do zdobycia i są do zgromadzenia. Po pierwsze, mamy przestrzelone absolutnie inwestycje w gigantomanie, inwestycje na przykład w Centralny Port Komunikacyjny. Centralny Port Komunikacyjny będzie kosztował 35 miliardów. 35 miliardów. Przekop Mierzei Wiślanej jest już obliczony na miliard, a wiemy, że będzie znacznie więcej. To są pieniądze wyrzucone w błoto, dlatego że my nie potrzebujemy kolejnego tam 100 km czy 80 km od Warszawy kolejnego gigantycznego lotniska w sytuacji, kiedy idzie kryzys ekonomiczny i pierwsze, na czym będą oszczędzać pasażerowie czy w ogóle ludzie, to będą podróże lotnicze, tak? Więc to jest przestrzelone. Po drugie, czy po trzecie, no jako Lewica nie mogę nie wspomnieć o świeckim państwie. Lekcje religii, 1,5 miliarda złotych rocznie. My obliczamy leki za 5 zł do 5 zł na receptę na 6 miliardów. Sorry, ale ja naprawdę wolę wydać publiczne pieniądze na leki dla emerytów czy leki dla kobiet w ciąży, to akurat będą bezpłatne dla kobiet w ciąży i dla dzieci, niż wydawać 1,5 miliarda złotych publicznych pieniędzy na lekcje religii instytucji wyznaniowej, która jest najbogatszą instytucją w Polsce. Jedna rzecz. Polski Kościół Katolicki jest drugim po skarbie państwa największym w naszym kraju właścicielem ziemskim. Oni mają tyle ziemi i mają tyle nieruchomości, że naprawdę mogą spokojnie pozbywać się tych ziemskich, doczesnych dóbr, żeby zasponsorować czy sfinansować nauczanie swoich doktryn w salkach katechetycznych. Dla mnie to jest w XXI wieku, w 2019 roku, żeby ciężkie miliardy szły na jeden kościół publicznych pieniędzy, dla mnie to jest absolutnie niedopuszczalne. A macie pomysł na ZUS? Mamy pomysł na ZUS. Chcemy. Jak to jest pomysł płacenia proporcjonalnego przez przedsiębiorców do zarobków. Dzisiaj mamy taką sytuację, czy do dochodów. Dzisiaj mamy taką sytuację, że bardzo wiele osób, setki tysięcy osób, a nawet to idzie w grubsze liczby, są zmuszane do samozatrudnienia. Tak? Sprzątaczka jest bizneswoman, pracownik biurowy staje się nagle biznesmenem, bo musi wystawiać raz w miesiącu fakturę swojemu pracodawcy. Są mali i drobni przedsiębiorcy, którzy mają, nie wiem, jedną fakturę w miesiącu albo czasami nie mają żadnych zleceń. Tak? Natomiast mają sztywny ZUS 1400 zł od przyszłego roku. To wiem. My mamy pomysł taki, grupy, że albo płacimy, będzie wybór, albo płacimy ryczałtem określoną, miesięcznie określoną sumę, albo proporcjonalnie do dochodów. I to jest wyjście. Lewica zawsze miała w swoim programie wolność, tak? Mhm. Wolnościowe postulaty. I my dajemy wolność, wybór naszym rodakom, Polakom, Polkom. Chcesz płacić, być na samozatrudnieniu, możesz płacić ZUS taki, który nie zabija twojej działalności, który nie powoduje, że cały miesiąc pracujesz po to, żeby tylko zapłacić ZUS. A podwyższycie podatki? Bo ja cały czas staram się liczyć i to brzmi bardzo pięknie, ale nie wiem, czy was na to będzie wszystko stać. Będzie stać, panie redaktorze, dlatego że mamy, po pierwsze, pan premier Morawiecki jest tak super dumny z tego, że mamy najwyższy wzrost gospodarczy w Europie, jeden z największych na świecie. Tak? To oznacza, że mamy coraz większe dochody w naszym budżecie. 62 miliardy kosztów naszego programu spokojnie da się sfinansować z tych, po pierwsze, ze wzrostu, po drugie,
ze zwiększenia konsumpcji. Jeśli zwiększymy do 3,5 tysiąca płacę minimalną dla sfery budżetowej, wiadomo, że ludzie będą wydawać więcej pieniędzy. Mamy 2 miliardy dodatkowo dochodu z samego podwyższenia płacy minimalnej w budżetówce. Jeśli mówimy o emeryturze 1600 zł, to znaczy, że ci emeryci wreszcie wydadzą je na konkretne rzeczy i to też będzie wpływ, zwiększenie obrotu gospodarki, będzie zwiększenie podatków od towarów i usług. Więc to jest wszystko dobrze policzone. Nie jesteśmy tak jak PiS, że mówimy 100 miliardów, 200 miliardów w budżecie, to się znajdzie. Ale wyborcy to lubią. Wyborcy to lubią, ale też lubią wyborcy, jak mówi im się, po pierwsze, skąd weźmiemy pieniądze, ale po drugie, jeśli program jest realny. My, Lewica, mówimy bardzo jednoznacznie, że program musi opierać się na dwóch nogach. Po pierwsze, wreszcie dobre usługi publiczne, edukacja, ochrona zdrowia, wszystko to, co państwo powinno zabezpieczyć swoim obywatelom, ale z drugiej strony wolność, prawa człowieka, prawa kobiet. No, nikt inny jak Lewica chyba nie jest bardziej wiarygodnym w mówieniu o tym, że jeśli mamy w Konstytucji zapisane równe prawa kobiet i mężczyzn, to Lewica będzie o to walczyć. Tak, będzie walczyć o możliwość przerywania ciąży do 12 tygodnia, będzie walczyć o związki partnerskie. O aborcji. Wy macie bardzo sprecyzowane poglądy na ten temat. Jasne, tak. Nie boicie się grać tym tematem, który jednak dzieli Polaków mimo wszystko? Ten temat już nie dzieli Polaków. Najnowsze badania pokazują, że przez to, jak kilka lat temu, 3 lata temu PiS chciał zamachnąć się na prawa kobiet i wprowadzić najbardziej restrykcyjną ustawę antyaborcyjną na świecie, jak setki tysięcy Polek wyszły, a także Polaków wyszły na ulicę, to postrzeganie tego tematu stało się już mniej tematem. To już nie jest kwestia światopoglądowa, tylko to jest kwestia zdrowia, kwestia bezpieczeństwa. I ponad 60% Polaków, także wyborców PiSu, co jest ciekawe, to jest ciekawe, że PiS tego nie widzi, jest za liberalizacją ustawy antyaborcyjnej. Lewica nie będzie mówić tylko o aborcji i o związkach partnerskich, choć nigdy się tego nie wyprzemy i nigdy się tego nie będziemy wstydzić, tak jak Platforma Obywatelska. Lewica będzie zawsze mówiła, że to są fundamentalne kwestie konstytucyjne, ale w tym samym czasie mówimy o emeryturze za 1600 zł, o lekach do 5 zł dla wszystkich, bo to nie jest dziwactwo, te leki za 5 zł. Takie rozwiązania funkcjonują w krajach Unii Europejskiej, bo Polacy są na trzecim miejscu od końca, jeśli chodzi o płacenie za leki. Tylko chyba Grecy i Cypryjczycy płacą więcej z prywatnej kieszeni. Gwarantowana konstytucyjnie ochrona zdrowia także zawiera w sobie ten postulat, że nie możemy przepłacać za leki, a koncerny farmaceutyczne nie mogą nas traktować jak dojną krowę. Na ile, panie Krzysztofie, liczycie? Z ilu procent będziecie szczęśliwi w październiku? Dobry dwucyfrowy wynik, powyżej 13-15%, a jest na to dobra szansa, bo wszystkie badania pokazują, że wtedy, kiedy Lewica się jednoczy, ma premię za jednoczenie, wtedy, kiedy Grzegorz Schetyna rozwala opozycję, to Lewica tę opozycję jednoczy. Skupiliśmy się, dogadaliśmy się po lewej stronie, mamy dobry, jasny program, także te 15% jest spokojnie do uzyskania i taka dobra 50-osobowa reprezentacja w Lewicy w Sejmie, to będzie strzał w dziesiątkę i to będzie mistrzostwo świata. Wreszcie Lewica musi wrócić do Sejmu, bo to nie jest normalne, że bez Lewicy ten Sejm funkcjonuje. Panie Krzysztofie, dziękuję. Dzięki serdeczne. Krzysztof Śmiszek, Lewica. Dzięki. Miłego dnia wszystkim życzę. Dziękuję. No dzisiaj, widzi pan, będzie pada, padać. Ale będzie ale dobrze. Można jeździć. Przyjdzie jeszcze wiosna. I dzięki, można przejść na drugą stronę ulicy. Dziękuję bardzo serdecznie.